Cześć, witam. Dzisiaj na kanale kolejny raz Dell E6440. Mówię kolejny raz, ponieważ już kilkukrotnie gościł na kanale ten model laptopa. Dosyć często tam uszkodzeniu ulega kondensator. Dostaje zwarcia i wtedy pojawia się zwarcie w linii zasilania. Ten laptop trafił do mnie z Niemiec. Przysłał go kolega oglądający moje filmy. Kiedyś już do mnie też przesyłał takiego samego laptopa. Teraz wysłał ponownie. Jest to inna sztuka z podobną usterką, aczkolwiek nie taką samą. Tam ewidentnie było zwarcie w linii zasilania po włączeniu zasilacza. Włączało się zabezpieczenie przeciwzwarciowe w zasilaczu. I na tym się sprawa kończyła. W tym przypadku jest trochę inaczej. Po podłączeniu zasilacza nie mamy pełnego zwarcia. Tutaj dioda nie gaśnie, nie włącza się zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Natomiast słychać delikatne cykanie wewnątrz w laptopie. Czyli jakaś przetwornica prawdopodobnie też jest uszkodzona lub bądź jest na zwarciu. Laptop oczywiście się nie uruchamia. No i cóż, naszym zadaniem będzie znalezienie usterki w tym laptopie. Zatem zaczynamy od rozbiórki. Spotykamy się już, jak będę miał płytę główną na stole. Ok, jesteśmy już po demontażu. Mam na wierzchu płytę główną. Co prawda jeszcze w dolnej obudowie i nie wyciągałem, ale pierwsze co, jak zdjąłem górną pokrywę, co mi się rzuciło w oczy, to widać tu w tej okolicy ślad wypalenia. Zobaczmy sobie zatem, co tam się kryje pod tą folią. Co nam tutaj tak ją przysmażyło. Cóż my tu mamy? Jakiś układ. PU800. Będziemy się musieli chyba posiłkować schematem, ponieważ układ jest doszczętnie zniszczony. Spróbuję może to jeszcze przybliżyć trochę. Może jeszcze zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac, to ściągnę sobie tą folię i zrobimy sobie takie ogólne oględziny tej płyty głównej. Czy coś jeszcze na niej więcej widać? Dobrze. Folia ściągnięta. Odpalimy sobie mikroskopik i zobaczymy, co tu się na tej płycie jeszcze dzieje poza tą usterką, czy coś jest widoczne. Z tej strony żadnych innych śladów uszkodzeń czy zalań nie widać. W takim razie zobaczymy sobie, co to jest za układ i wymontuję tą płytę. Zobaczymy jeszcze, jak ona wygląda z drugiej strony. Ok, zobaczmy sobie teraz, co tu słychać na drugiej stronie tej płyty. Czy tu widzimy tu jakieś uszkodzenia, czy nie? Również nie widzę żadnych uszkodzeń ani śladów zalań. Nie wiem, czy pamiętacie poprzednią naprawę, ale w poprzedniej naprawie
poprzedniej naprawie zwarcie było tutaj na którymś z tych kondensatorów, już nie pamiętam, któryś tu był zwarty i powodował zwarcie w linii zasilania. Zobaczymy sobie, czy tutaj któryś z tych kondensatorów nie zwarł. Tutaj mamy 0,5 kΩ, czyli tutaj zwarcia nie mamy w tym przypadku. A więc nie jest to zwarcie spowodowane którymś z tych kondensatorów, które dosyć często w tym laptopie się uszkadzają. Mamy tak, ten układ PU800, to tak jak widzicie tu na schemacie, to jest układ CD3301. Ten układ już się kiedyś u mnie w naprawie Della przewijał. Jest to układ, który odpowiada tam między innymi za sterowanie, za przełączanie źródeł zasilania. Tam w poprzedniej naprawie miałem coś takiego, że zwarcie wystąpiło na złączu dokującym. Uszkodziło tam jeden element i zdecydowałem się też na wymianę tego układu, ponieważ ten układ sterował tamtym uszkodzonym elementem. Co mnie niepokoi? No, niepokoi mnie, że ten układ jest dość mocno uszkodzony. Jak widzicie, tutaj aż pospiekane to wszystko jest. Będzie też pewnie problem z wylutowaniem. Nie wiem, czy to się niektóre z tych wyprowadzeń nie zgrzały wręcz do ścieżek, a więc będzie tu trochę problem z wylutowaniem. Ale wyciągnę go, ładnie oczyszczę te pola lutownicze i wymienimy ten układ i zobaczymy, co się będzie działo. A moja obawa jest taka, że no, ten układ ma też wspólne sygnały z układem KBC i w przypadku tak mocnej usterki, no, widać, że tu ewidentnie jakieś zwarcie wystąpiło. Nie wiadomo, czy nie uszkodził się też układ KBC, a pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków moje przeboje z układem KBC na płycie Della, gdzie po wymianie był problem ze sterowaniem ładowania. Tam chodziło dokładnie o wsad w tym układzie KBC. Także nie wiem, czy jeżeli po wymianie tego układu dalej nie będzie działała płyta i będzie podejrzenie uszkodzenia układu KBC, nie wiem, czy sobie po prostu nie daruję tej naprawy. Ale to zobaczymy. Najpierw wymienię ten układ, no i zobaczymy, co się będzie działo po wymianie tego układu. Thank you.
wymieniłem układ CD3301, ale niestety laptop się dalej nie uruchamia. Obmierzyłem sobie jeszcze tutaj wokół układu i z pomiarów wynika, że tak, jest napięcie zasilające ten układ plus DC in, ale nie ma napięć 3,3 V oraz napięcia 5 V, czyli tak jakby nie pracowała ta przetwornica 3,5 V. Przejdźmy sobie może do tej przetwornicy. To jest to właśnie ta przetwornica 3 V, 5 V. Tu pomierzyłem też te gałęzie zwarć, nie ma w tych gałęziach, ale przetwornica nie pracuje dlatego, ponieważ nie ma tego głównego napięcia zasilającego plus PWR source. Sprawdźmy sobie zatem, skąd to napięcie przychodzi. Jak widać, to napięcie jest wykorzystywane do tworzenia wielu innych napięć w przetwornicach, ale jak widzimy na schemacie, to napięcie pochodzi tutaj z tej gałęzi za PL700 i tak, z pomiaru wynika, że to napięcie przychodzące na tą przetwornicę plus SDC in jest, natomiast nie ma tutaj tego napięcia plus PWR source, czyli tak jakby ta przetwornica nie pracowała. Sprawdziłem, te tranzystory są sprawne, natomiast podejrzewam uszkodzenie tego układu, który tutaj produkuje to napięcie, dlatego zdecydowałem się jeszcze na wymianę tego układu. A więc teraz zabieram się za wymianę tego układu i zobaczymy, czy po wymianie tego układu to napięcie tutaj otrzymamy, czy nie. Zatem startujemy z wymianą tego układu PU700. OK, zobaczmy teraz po wymianie układu, czy startuje przetwornica i czy mamy napięcia 3,5 V. Podłączam zasilanie i teraz tak, napięcie 3 V na przetwornicy. W tej chwili pracuje przetwornica, napięcie 3 V jest i napięcie 5 V również na przetwornicy występuje. Napięcie power source. Mamy 13,4 V. No dobrze, to tak na roboczo podpiąłem tylko matrycę i zobaczymy, czy w ogóle laptop w tej chwili wystartuje. Podłączamy zasilanko. Dioda się zaświeciła. I zobaczymy, co się będzie działo. Drugie uruchomienie. I trzecie uruchomienie. Pojawiło się logo. I pojawiły się napisy, czyli laptop wystartował. Czyli tak na roboczo mamy sprawdzone, że laptop startuje, ale jeszcze dużo testów, bo najważniejsze będzie ładowanie. Czy będzie w tym przypadku ładowania, bo ten układ PU700 m.in. odpowiada też za ładowanie baterii. Dlatego
tej chwili to rozłączę. Złożę tak laptopa połowicznie chociażby, żeby do sprawdzenia było tylko. I zobaczymy wtedy, czy będzie ładowanie, czy będzie się w pełni uruchamiał i co będzie się dalej działo. Sprawdźmy, jak tam wygląda ładowanie. Ładowanie 99%, zakończone, także działa prawidłowo. Czy działa laptop na baterii? Laptop na baterii działa, a więc wydaje się być wszystko sprawne. Ale zauważyłem jeszcze, że nie trzyma ustawień BIOS-u. Zobaczymy, jak tam wygląda stan baterii BIOS. Może bateria już jest wyczerpana. Zaraz sprawdzimy, jak tam się przedstawia stan tej baterii. Ok, zobaczymy, jak to wygląda napięciowo. U, 0,86 V. Z nominalnych 3, która powinna mieć, to jest CR2032, powinna mieć 3 V, a ma tylko 0,865 V. Czyli bateria BIOS-u jest też do wymiany.